Ostatni tydzień w odniesieniu do domowych budżetów Tarnowian nie może napawać optymizmem. W górę o 4% pójdą podatki od nieruchomości, zdrożeją bilety MPK i za parkowanie też zapłacimy więcej. To na razie propozycja, a decyzje podejmą radni. Za pierwsze 30 minut pozostawiamy stawkę na poziomie obecnym, czyli w wysokości 1 zł, natomiast opłata za parkowanie powyżej 30 minut zostanie podniesiona średnio o około 20%. Za godzinę zapłacimy już 2,50, a nie jak dotąd 2 zł. Służyć to ma przede wszystkim zwiększeniu rotacji pojazdów na parkingach, jak również nie ukrywamy, że uzyskane z tego tytułu dochody, zwiększone dochody będą przeznaczone na przede wszystkim na zakup parkometrów i wyposażenie strefy właśnie w nowe parkometry. Parkometrów ma być około 50. Koszt zakupu wszystkich to nieco ponad 1 000 000 zł. Powinny pojawić się w przyszłym roku. W sumie po podwyżce do kasy miejskiej wpłynie więcej o około 400 tysięcy złotych rocznie. Na razie i tak nie ma gdzie zaparkować, mówią tarnowianie. Co to za parkingi są? To jeszcze jest oznakowane wzdłuż, jest parking, 3 samochody i koniec, bo droga wąska. Nie, co do parkingów, to niech oni piw zrobią parkingi. To nie stać na to. Jeździmy samochodami, to wie. Proszę panią, bo jak przyjadą ludzie tam od Tarnowa, to my musimy jechać tam, żeby zaparkować. No taka jest różnica. A ludzie pracują w Tarnowie, zostawią auto i proszę panią, inni ma gdzie stać. My na przykład chodzimy, w Lubi dużo chodzi, do miasta nie jeździmy samochodem, tylko chodzimy, ale ci, co na przykład przyjadą, to faktycznie nie mają gdzie postawić. Nie ma gdzie, to jest makabra jest tym. Nowy parking ma powstać w okolicy dworca PKP, być może nawet już w przyszłym roku. Jest też inna dobra wiadomość, za parkowanie mniej zapłacą użytkownicy abonamentów i karty miejskiej w wersji premium. Wkrótce będzie można też za tę przyjemność zapłacić SMS-em. A jak się takie możliwości pojawią, to myślisz, że tarnowianie będą chętnie z nich korzystać? Myślę, że tak. Jest po pierwsze to wygodne, nie trzeba tracić czasu, ewentualnie za ten czas, w którym można iść po kartę, będzie zdecydowanie krótszy i nie będzie można się spodziewać dostania mandatu, bo też się tak zdarza, że po pójściu do sklepu przychodzi się, a karteczka już jest za oknem. Tym, którym podwyżka za parkowanie nie w smak, można by doradzić, że przecież mogą przesiąść się do autobusów miejskich. Można by, gdyby bilety MPK też nie miały pójść w górę. Julita Majewska, Tarwizja.